Witam wszystkich. Z tej strony Ludwik. Ekoblog. Dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy poszukiwania w takim lesie, gdzie podobno Ruscy przez miesiąc stali wojskami swoimi. Tu się mocno napierniczali z niemiaszkami. I dzisiaj tutaj trochę bardziej militarka niż monetki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem pierwszy sygnał już mam. Troszkę podkopany w takim korzeniu. Zobaczymy, co to. Już wykopany. O, już wiadomo, co to. Pierścień wiodący. Taki ładny kawałek, czyli pierwszy sygnał już potwierdza, że coś ich się tu działo. Mamy pierwszą monetkę w tym lesie wojennym i to nie będzie jedna monetka, już sprawdziłem dołek, jest więcej. Tutaj mamy dwójkę, 20-lecie, bardzo ładna, znaczy no trochę obiedzona, ale jest 20-lecie wojenne, międzywojenne i w tym dołku coś jeszcze jest. Także odłóżmy tutaj sobie na kamień i obaczmy, co jest dalej. Czy to depozycik? Może, mam taką nadzieję. Czy depozycik jest? Jest kolejna monetka. Także jest chyba 5 groszy, proszę bardzo. Jak ładnie, 5 groszy 20-lecie. Z którego roku? Nie wiem, czy będziemy w stanie odczytać. 23 na górze jest. 1923 rok. Zobaczmy, czy coś więcej. Odkładamy. O, jeszcze więcej. Czekaj, krzaku. Zmienię łapę. Wyszło, widzę. Wezmę rękawiczką. Jest kolejna. I kolejna. Kolejne 20-lecie. Proszę bardzo, jeden dołek. Który rok? Nie widzę. Ale stan znośny. Przepraszam za te zbliżenia dziwne. Ale próbuję się tu jakoś z telefonem odnaleźć. O, proszę bardzo. Jest piątal. Jeszcze wyczyścimy trochę orzełka. O, i orzełka też bardzo ładnie widać. Piękne 20-lecie. Depozycik. Sprawdzamy dalej. No, tu chyba już nic. Zaraz jeszcze wyłączę i zobaczę wykrywaczem.
czy coś więcej tam nie ma. No i poszedłem sobie wzdłuż strumyczka, takiego ładnego, malutkiego, i patrzcie, co na samiutkim wierzchu leżało. Patrzcie. Patrzcie na to, kurde. To jest czad. To jest coś. To jest klamra, popatrzcie. No, jesteśmy na polu bitwy. Spodziewałem się klamer, jakiś SS czy Wehrmachtu. A tu widzę, Jankesi byli. Ale czad, fajne. Jaki z cygarem typek. Kurde. No, to chyba niedawno zgubione. Komuś z paska zleciało. O, chodzi wszystko USA, proszę bardzo. Made in USA. Tu jakiś numer 1990 2064. Coś pięknego, takiej znajdy to się nie spodziewałem. Tu jaka czacha, ja pierdzielę, ale kicz. Znaczy, nie obrażając tych, co chodzą w takich fikuśnych klamrach. No, trzeba to ładnie wyczyścić. Obmyję mu trochę gębę i wam pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo. Jaki piękny cowboy. Wsadziłem go troszkę do strumyczka, żeby się opłukał. Piękna sprawa. No. Nie ma lipy. Takie. Widać, Jankesi tutaj walczyli, a nie Ruscy z Niemcami. Z tego wychodzi. Takich klamer to naprawdę. Ostatnia, której się spodziewałem. Ale przynajmniej coś będzie z tego wypadu. No, jakiś słaby ten lasek, jeśli chodzi o drugowojenne znajdki. Na razie jedyne drugowojenne to jakieś bomby i pierścienie wiodące. Co chwilę się trafiają, a te pierścienie dają prześliczny sygnał. Niestety, mogłyby w ogóle sygnału nie dawać, jak dla mnie. Ale spotkałem miejscowych i miejscowi powiedzieli, że jesteśmy nie bardzo w tym lesie. Pokazali nam miejsce, gdzie stacjonowały niemiaszki i może się tam udamy ze Sławkiem, jeśli się znajdziemy, bo oni są gdzieś na końcu lasu, ja jestem na drugim końcu lasu i musimy się najpierw odnaleźć, a później zastanowimy się, czy przejść tam, czy w ogóle wracać do domku. Także widzimy się w drugim lesie albo przy kolejnej mało istotnej znajdce. Nie wiem, czy tutaj tak słabo się szczyloli, czy co się działo, ale naprawdę jest tu masakrycznie zero sygnałów. Teraz pokazuję to, co się udało znaleźć, czyli łuseczka jakaś pepeszowska możliwe, albo MP40, nie wiem. Przeszliśmy na ten teren, co nam panowie powiedzieli, że tu Niemcy stacjonowali. No, chyba tylko stacjonowali, bo szczyrość to się tu chyba nikt nie szczyrał. Dam jeszcze szansę chwilę, bo już wiaterek się zrywa, zaraz burza nadejdzie. Miałem nadzieję, że monetka, ale jednak nie. Jakieś takie coś. Nie wiem, czym to było kiedyś. Ale nic ciekawego, niestety. Muszę powoli się zmywać już, bo zaczyna grzmić. O, słychać może. A ja w środku lasu, także trzeba powoli zmykać. Burza idzie na całego, a tu dopiero zaczyna coś się dziać. Takie oto łuseczki, naboje całe. Proszę bardzo. Ten dostał ode mnie chyba. Może nie tylko ode mnie, ale taki trochę już chyba z niego nie poszczela. Także żegnaj, gienia. Jest w końcu coś oprócz łusek. Tutaj czyścimy. Co to jest? Pokaż
mi nie łapił ostrości. Guzior polski. Z koroną. Ciekawe, czy współczesny, czy dwudziestolecie. Z uchem. No, także... Może nie Wehrmachtu, ani ruski, ale guzik. To chyba lepiej, że polski, nie? No pewnie. Ale pachnie ta woda. Co to z perfumami jest? No co? Ja zwykle nie używam ofa. Tylko wodę kolonską. No faktycznie w koronie, ale... No nie sądzę, żeby to było 20-lecie. Raczej bym powiedział, że to współczesne jest. No ja też stawiam na współczesny, ale wypowiedzcie się i wy. Bo nie jestem pewny. Dobra, lecimy już w stronę auta, bo się burzy. Mamy kolejną fajną znajdkę. Jest to jakiś taki medalik, wisiorek. Jeszcze nie wiemy, czy coś z niego wyjdzie, ale oczyścimy. Trzymaj. Próbuj coś tam z niego ustrugać. Ale wątpię. To jest chyba awers. Nie, no, rewers. Cokolwiek wychodzi? No, wychodzą jakieś tutaj kształty, widzisz? Nie wiem, jak pod odpowiednim kątem się popatrzysz, aha, to coś tu widać, jakieś no, takie kwiotek wyrysy. Taki. Ale przód jest chyba gładki. No to równie dobrze może być jakieś sandała coś, nie? Tak, tak, tak. Sił babrał. Ja? No nie, ręce całe. Opie, mam ręce jak kurwa Terminator. Z betonu? Betonowe dłonie. Betonowe dłonie, tak jest. Ale niestety na ten moment nic nie widać. Z tyłu coś jest, pokażę, ale... Spróbuję coś. Ciężko powiedzieć. Coś takiego tu wyłazi. Ale też nie mam pomysłu, cóż to może być. Jakieś takie linie do góry. Cholera wie, co to takiego. No ale jakiś taki wisior. Jakby X takie jest między tymi liniami. Albo swastyka. Dobra, idziemy dalej. Dobra, robimy podsumowanko. Już trzeba się zmywać. Sławuś chce już jechać. A ja w środku lasu jeszcze muszę dojść. No więc tak, no szału dzisiaj nie było. Tutaj to coś dziwnego, co wam pokazywałem. Szereg łusek i naboi, pierścieni wiodących od groma. Tu jeszcze takie coś wpadło. Z monetek, no to gdyby nie te trzy, to by nie było żadnej. W jednym dołku same dwudziestolecie międzywojenne, dwie piąteczki, jedna dwójka. Jeden guzik polski, nie wiem czy współczesny, czy dwudziestolecie. Nie znam się, proszę o podpowiedź. I ten wisior taki, nie wiem cóż to też jest takiego, tutaj jakiś taki X tylko dostrzegam na środku i takie linie do góry na takim wisioreczku. No i dzisiejsza znajdka numer 1, czyli klamra z pasa amerykańskiego kowboja. Tyle na dzisiaj, dziękujemy za oglądanie, jeśli się podobało zostawcie lajki, suby, inne komentarze. Trzymajcie się, do następnego, hej!